Siemano wszystkim, z tej strony zwycięzca, w tym kolejny materiał z pokażek, znaczy tu z epickich bitew. Jest to moja powtórka, jak dla mnie dość istotna, na pancerzykom wagon 1C, pancerzykom wagon 1 AUX C, na Himmelsdorfie zimą. Zwróćcie uwagę, ile jest Szwedów. W przeciwnej drużynie jest 12 Szwedów. Tak więc to była ta powtórka grana, nagrywana, robiona w ten sam dzień, co wszedł patch 9.17, czyli patch, czyli wezy. Tutaj podatakowałem z tej strony, chciałem jechać tutaj jechać na dupę, natomiast chciałem popunktować, ale ja widzę, że nie było nikogo. Zwróćcie uwagę, ile ja tu będę miał ze zniszczonych tych pojazdów. Zacząłem punktować STRV. Zostało mu 12 HP i uwaga. Taran. Przeładowanie to nie problem. Patrzcie na niego. Cfer mi specjalnie go zabrał. Ten dehamping. Bo ten zniszczony byłby, gdyby mi goście nie zabrał, to byłoby to inaczej. Wyglądałoby to zupełnie inaczej, liczba zniszczonych pojazdów. No, dyspotowałem Lloyda najprawdopodobniej. Bierze lewo, prawo, żeby utrudnić po prostu trafienie we mnie. Niestety STRV M38 zdążył mnie trafić, gościu z dobrym graczem. I zniszczyłem go i mamy na 17% na wygraną, gdyż jest 5 do 7. Mi zostało 104%, znaczy 104 HP. To jest niszczyciel, tak swoją drogą bardzo fajny. No, wyłapałem. Dostałem wieżę. Uszkodzony mechanizm obrotu wieży, ale naprawię, sobie ogólnie skrzynkę naprawczą. Tutaj ten Szwed, to jest tak jakby PZ1C, tylko że na niższym tierze mniej HP w postaci TDK. To również mam magazynek, 20 pocisków, na ten niszczyciel. Też mam Szweda 5. Tylko się obracam, żeby mi ten gościu osłaniał dupę. Stawiam wszystko na jedną kartę. Opłaciło się to. Postawienie teraz wszystkim na atak na tego gościa MHU. Lloyd GC, nie wiem, czego się robi. No, gościu nie jesteś komiczny. Dopiero teraz mi się go udało dorwać. I lecimy w tą stronę. Mamy już 5 zniszczonych pojazdów. Rozpoczęło się kapowanie. To postanowiłem zawrócić tę bazę. No i tu się okazuje, że nie da wjechać. Znaczy zbyt słaby prędkość miałem. Zdekapowali i zniszczyli SU-76M, który kapował. No to ja stwierdziłem, że jadę na ich kapa. Jestem na strzał mniej więcej od STRV. O! Ten koleś... W ruchu go zniszczyłem. Jak zobaczycie w wynikach końcowych, znaczy po wynikach końcowych... będzie miał...
Mam już 6 zniszczonych pojazdów, czyli tyle, ile mam aktualnie. Ile miałem aktualnie. Tutaj wjechałem na kapa, żeby ich sprowokować do powrotu na bazę. A i ten sojusznik STRV M38, który jedzie tam dołem, również będzie miał... No nie, nie. Znaczy, gość ma 6 HP, jadę, żeby go zniszczyć. Tu się modliłem, żeby go... No właśnie, modliłem się, żeby gościu go nie zniszczył, ale jednak zebrał mi go. Jeżeli widzicie, że koleś robi dobry wynik, ma możliwość zrobienia dobrego wyniku, to do cholery jasnej nie zabierajcie mu. Tutaj też się modliłem, bo gościu i ja jedziemy na tego przeciwnika STRV, żeby mi go nie zabrał. Ja to zwolniłem, nie wiem czemu. I nie wiem, skończyła się bitwa. Udało mi się go zestrzelić. 7 zniszczony pojazd. No. Także zobaczymy się w wynikach końcowych. Powtórki. Okej, tutaj się prezentuje wynik końcowy powtórki. Linka tutaj do powtórki postaram się wam dać w opisie do filmu. Uszkodziłem tutaj 7, 8, 9 pojazdów. Gdyby mi dali możliwość, nie zabierali mi tego wszystkiego, to bym miał 9 zniszczonych pojazdów. I z tego bitwy dostałem pierwszą klasę, rękę Boga Brutala. Dual jest to, nie wiem co to jest, ogień skuteczny i Top Gun. To nie jest specjalista, to jest Top Gun, mimo że specjalista ma bardzo podobne oznaczenie. Dostałem 17122 kredyty, 1300 expa, jest 1374 expa. Jeżeli chodzi o obrażenie, jestem nudny. Najlepszy w obu drużynach, 709 obrażeń. Jak na trzeci... Przepraszam. Jak na trzeci tier, to moim zdaniem bardzo dobrze. Najlepszy pod względem zniszczonych pojazdów i najlepszy pod względem expa. I pod względem medali. Generalnie, to nie, tu nie jestem. Tu jestem najlepszy. Damage, zniszczone pojazdy, exp i medale. Okej, więc no tylko 80 pod 9 pocisków spenetrował pancerz. Otrzymałem 8 pocisków, czyli 8 strzałów, tylko 2 mnie nie przebiły. 2 pojazdy przeciwnika wyspotowałem. Grając z kątem premium dostałem, znaczy na czysto wyszedłem, 12405 kredytów. A bez kątem premium miałbym 6753. Nieczysto. I tak jak wam wspomniałem, oprócz tego, że wam dam tutaj w opisie link, postaram się przynajmniej dać. Tak, tutaj zwróćcie uwagę, gościu to był właśnie ten, który tego gościa zniszczyłem specjalizujące i gościu napisał fuck you aimbot loser tusel, zamiast typ chciał chyba napisać. Nie wiem. Nie mam aimbota, więc tak naprawdę powiem, że to nie wiem co to jest. Tak więc w tym materiale z epickim bitew to było na tyle, także jeśli wam się odcinek spodobał, dajcie kciuka w górę, napiszcie komentarz. Jeżeli nie subujecie kanał, to możecie zasubować kanał. Do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!